Proszę bardzo. Nie, nie, pani się zgłaszała, przepraszam bardzo. Ja jeszcze mam pytanie takie. Pan mówi o zniesieniu składek na ubezpieczenia społeczne. Oczywiście, że to bardzo gwarantuje potencjał gospodarczy, ale co wtedy, z czego byłaby finansowana służba zdrowia, emerytury, renty? No, emerytury, renty byłyby finansowane w okresie przejściowym, tym co mówiłem, 40-letnim, z podatku od, na emerytury, renty. A docelowo by nie było żadnych emerytur ani rent. Znaczy chyba że ktoś, nie byłoby przymusu ubezpieczeń społecznych. Nadal mogłyby być zawierane umowy o ubezpieczenia społeczne, ale to by było dobrowolne, jakby ktoś chciał. Nie wiem, czy ktoś by chciał na takich warunkach takie umowy zawierać, ale to już nawet co? Jeżeli osoba będzie chory, stary, proszę, czy na ten wypadek nie może pracować, no. To poza tym z czego będzie finansowana służba zdrowia? Każdy może zachorować. Proszę pani, no a z czego teraz jest finansowana? Z ZUS-u. Nie, a skąd? Proszę pani, nie, do ZUS-u trzeba dokładać z budżetu, bo tych składek nie starcza, więc nie jest finansowana z żadnego ZUS-u. ZUS sam wymaga dofinansowania podatkowego. Tak. Natomiast służba zdrowia, znaczy inaczej może, usługi medyczne, ale pani nie słucha, co ja mówię, to właśnie. Usługi medyczne byłyby finansowane przez pacjentów. Wie pani, reforma, wiekopomna reforma charyzmatycznego premiera Buzka była przeprowadzana pod hasłem, że pieniądze mają iść za pacjentem. No i podobno idą, ale w takiej odległości, że wszelki kontakt, nie tylko wzrokowy, ale wszelki kontakt został już dawno zerwany. Otóż na czym polega funkcjonowanie służby zdrowia, jak to pani nazywa, dzisiaj? Pobierane są podatki. No, różnie się nazywa, składka na ubezpieczenie zdrowotne, tam jak zwał, tak zwał, podatki. Od obywateli pod pretekstem, że państwo będzie ich leczyło. Z tymi pieniędzmi najpierw mają kontakt urzędnicy państwowi, którzy nikogo nie leczą, w ogóle nie, nawet nie badają. Tylko mają kontakt z pieniędzmi. No i tam część tych pieniędzy ubywa. Później tam inni mają kontakt, inni wreszcie jakieś 50%, trafia do wykonawców usług medycznych, to znaczy szpitali, pielęgniarek, lekarzy i tak dalej. 50%, około 50%. No i oni narzekają, że to za mało i tak dalej. Podatnik płaci powiedzmy 100 zł w podatku pod pretekstem, że będzie korzystał z usług medycznych. Na usługę medyczną zostaje 50 zł dla tych wykonawców. No i nikt nie jest zadowolony poza pośrednikami, którzy po drodze tam żyją z tego, że są, prawda? Gdyby teraz sprywatyzować ochronę zdrowia, co to znaczy sprywatyzować ochronę zdrowia? Usunąć przymusowych pośredników. Płaci ten, kto korzysta i płaci temu, od kogo kupuje usługę. Więc jeżeli teraz płaci ktoś w podatku powiedzmy 100 zł na usługę medyczną, z czego połowę zabierają pośrednicy, drugą połowę wykonawcy, gdyby wykonawcom podnieść o 25 zł, ale wyeliminować pośredników, to ten nabywca usługi płaciłby 75 zł, wykonawca by dostał 75 zł, ten by płacił mniej, ten by dostał więcej, tylko pośrednicy musieli się zastanowić, co ze sobą zrobić. Ale to my się musimy zastanowić, czy bardziej nam zależy na tym, żeby pośrednicy byli zadowoleni, żebyśmy my byli zadowoleni. No jak to zrobić? No tak to zrobić, mówię, sprywatyzować ochronę zdrowia. Nam przyrzekł, że będzie fundusz, bo tu chodzi o fundusz przede wszystkim. Proszę pani,
Ja powiem tak, nie znam osobiście pana ministra Dziwiła, ale ponieważ on jest ministrem i politykiem, to powiem, zaryzykuję takie powiedzenie, że kto mu wierzy, to sam sobie szkodzi. Nie można zabronić nikomu, żeby mu wierzył, ale jak ktoś mu wierzy, to sam sobie szkodzi i później będzie płakał krwawymi łzami. Ale to tak, ale to proszę pani, pan Jerzy Buzek jako premier wprowadził kasy chorych, 16 terytorialnych, 17 mundurową i takie tam gwarancje prawne dla tych funkcjonariuszy wprowadził, rozbudował, że nawet zmiana rządu nie mogła im zaszkodzić. Oni mieli tam, nieusuwalni byli. I jak w 2001 roku premierem został Leszek Miller, no to chciał tam przeprowadzić kurację przeczyszczającą w tej instytucji. Okazało się, że nie może. Bo takie gwarancje prawne, więc nie było innej rady, tylko rozwiązać kasy chorych i wprowadzić Narodowy Fundusz Zdrowia. Pod pretekstem tej reorganizacji dokonał całkowitej wymiany kadrowej. I pan minister Radziwiłł dokładnie to samo chce powtórzyć, tylko w drugą stronę. No to nie wiem, jaką pani będzie miała z tego korzyść. To znaczy, no ja muszę myśleć swoim rozumem. No. Dobrze, właśnie o to chodzi, żeby swoim rozumem. Tylko nie... Wie pani, nie wszystko, co mówił Lenin, to było głupie. To znaczy, było oczywiście, wiadomo, że głupie, ale on miał takie spojrzenia. Na przykład mówił, żeby ufać i kontrolować. O, i to słusznie, tak. To jest słusznie, tak. I tym... Oczywiście nie można, na przykład wypadek. No. Nie jest ubezpieczony, znaczy nie byłoby pojęcia ubezpieczony. Dlaczego by nie było? Ja mówię, że trzeba zlikwidować przymus ubezpieczeń społecznych. No dobrze, a jeżeli ktoś, czyli jak ktoś nie jest ubezpieczony, to się go nie ratuje. Nie, dlaczego? Dlaczego? Ratuje się go. A kto pani powie? Jak to? No, jakiś majątek przecież ma. Niekoniecznie. Niekoniecznie. Bo to jak nie ma, to proszę pani, niech się składają na niego dobrzy ludzie. A jak nie ma? Co, nie ma dobrych ludzi? Proszę pani. Proszę pani, proszę pani. Składajmy się na tego, na tego. No to właśnie i o to chodzi. Kiedyś brałem udział w takim spotkaniu w seminarium duchownym w Łowiczu. To bardzo pouczające było dla mnie. No i tłumaczyłem tym klerykom, że państwo nie powinno prowadzić działalności charytatywnej. I oni już mieli mnie dosyć. I jeden z tych nie wytrzymał, przerwał mi i mówi tak, panie Michalkiewicz, co za bzdury pan opowiada, już z taką złością wyraźną. I mówi tak, przecież jakby nie było przymusu, to by nikt nie chciał biednym pomagać. I brawa dostał od całej sali tych kleryków. No i jak już te brawa ucichły, to ja mówię, nie wiem, czy ksiądz se zdaje sprawę, co ksiądz teraz powiedział. Bo ksiądz, co prawda w innych słowach, ale wyraził myśl, że Ewangelia Chrystusowa się nie nadaje do zastosowania w życiu. Być może, że to prawda, ale nie można tak mówić i być księdzem katolickim. Albo się nadaje Ewangelia Chrystusowa do zastosowania w życiu, albo nie jesteśmy żadnym narodem chrześcijańskim, tylko narodem egoistów, przebrzydłych i tyle. Proszę pani, coś pani powiem. Coś pani powiem, no muszę brutalnie to powiedzieć. Tak sobie pościelesz, jak się wyśpi. Tak sobie się, jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. Jeżeli, proszę pani, jeżeli ma pani dziecko wychować i mówi mu pani, że ma być pracowite, obowiązkowe, odpowiedzialne i tak dalej, a ona mówi, co mi tu pleciesz, głupia babo? Przecież nawet jak będę leniwa, tłusta, klucha, to dostanę zasiłek i będę żyła na cudzy koszt. I po co mam być odpowiedzialna, po co mam być pracowita, kiedy mogę nie być odpowiedzialna, pracowita i przeżyję aż do śmierci. Jaki ma pani argument dla niej? Nie ma pani żadnego. I dlatego z pokolenia na pokolenie się ludzie demoralizują i w końcu nie mogą żyć bez państwa, ale państwo im w każdej chwili może za mordę złapać
i będą tak ćwierkać, jak mu zagrają, będą tak tańcować. Więc albo chcemy być wolnymi ludźmi, którzy potrafią udźwignąć odpowiedzialność za samych siebie, albo będziemy niewolnikami państwowymi, no to wybieramy. Ale jak zmienimy mentalność? Proszę pani, trzeba od siebie zaczynać zmianę mentalności. Nie liczyć na to, że rząd nas urządzi, bo rząd nas nie urządzi. Co za widok, niespotykany od dawna. Dwóch starych kiejkutów jednocześnie na konferencji prasowej. Nieprawdopodobna historia. I to w dodatku pan Aleksander Kwaśniewski błyskawicznie jednym susem schronił się za murami tajemnicy, i to nie byle jakiej, tylko tajemnicy kosmicznej. Pan redaktor Michnik, przesłuchiwany przez komisję w sprawie Rywina, afery Rywina, chronił się za murami tajemnicy dziennikarskiej, co wyglądało w miarę przyzwoicie, a ten aż za parawanem tajemnicy kosmicznej się chroni. Oczywiście brednie, kto wierzy Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, ten sam sobie szkodzi, bo słyszałem już, że przesłuchiwany przez stokrotkę resortową w ogóle zaprzeczył istnieniu tajnych więzień. No, raz co godzinę mu się odmienia, więc mówię, przepraszam, kto wierzy Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, ten sam sobie szkodzi, ale nawet gdyby przyjąć tą najbardziej prawdomówną wersję przedstawioną na konferencji prasowej, kiedy Aleksander Kwaśniewski powiedział, że no, zawarte było porozumienie tajemnicze między CIA i tutaj no, właściwie nie bardzo wiadomo kim, bo on tylko wiedział, prawda, Leszek Miller jako szef rządu musiałby podjąć decyzję, to znaczy musiałby, gdyby Polska była państwem normalnym, ale wiadomo, że Polska normalnym państwem nie jest. W związku z tym prawdopodobnie czekista się dogadał z czekistą, czyli czekiści z CIA dogadali się z czekistami tu z bezpieki, z GRU, no bo, czy na, znaczy, przepraszam, z WSI, których obecnie nie ma, no ale przecież żyją wszyscy i nawet pozakładali stare rodziny, cieszą się dobrym zdrowiem. Otóż gdyby Aleksander Kwaśniewski był, że tak powiem, bardziej spostrzegawczy i przenikliwy, no to by się zastanowił, dlaczegoż to CIA nie urządza tych ośrodków na terenie Stanów Zjednoczonych, tylko chce je urządzać w jakimś bantustanie zaprzyjaźnionym. Ale widocznie na to obniżenie spostrzegawczości Aleksandra Kwaśniewskiego wpłynęło 15 milionów dolarów, bo z tego fragmentu raportu, z tego wyciągu z raportu amerykańskiego wynika, że najpierw ci negocjatorzy, to znaczy władze, oni nie wiadomo co mają na myśli, mówiąc o władzach polskich, pewnie bezpieczniackie watachy albo WSI, najpierw były takie niechętne, ale kiedy zadzwoniono im sałatą, no to na tych 15 milionów w sałacie, to kupa forsy, no to natychmiast, jak to napisali Amerykanie, nabrali elastyczności. No, znając Aleksandra Kwaśniewskiego, to wiadomo, że on elastyczny jest jak guma, zwłaszcza jak mu zadzwonić kieską pomału. No i teraz oczywiście się wypiera. No, pytanie jest, bo tak, po pierwsze, prokuratura prowadzi energiczne śledztwo, ale znając niezależność tubylczej prokuratury, stopień nasycenia agenturą wojskową i cywilną, to wiemy, że to energiczne śledztwo musi zakończyć się wesołym oberkiem, zwłaszcza, że jest taka poważna zastawka w postaci tajemnicy kosmicznej. Nawiasem mówiąc, ta tajemnica kosmiczna to mi przypomina sąd morski, jakim pan pisarz gminny Zołzikiewicz straszył chłopów w sienkiewiczowskich szkicach węglem. Za czasów Sienkiewicza jeszcze nie było kosmicznych podbojów, więc Sienkiewicz mógł się zdobyć tylko na sąd morski, a ten nasz filut to już kosmiczne tajemnice. Kto pieczęcie złamie kosmiczne, powyskrabuje u prokuratura wie, czego jej, co jej wolno wykrywać, a czego jej wykrywać nie wolno, więc na pewno skończy się to wesołym oberkiem z powodu absolutnej niemożności wykrycia sprawców. No i to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest ta,
że Międzynarodowy Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zasądził od Polski odszkodowanie dla tego oprawianego w starych Kiejkutach przez starych Kiejkutów. No i pytanie, kto będzie to odszkodowanie płacił. Otóż uważam, i tego powinni się obywatele domagać, żeby prokuratura niezależna, niezależnie od swojej niezależności, jednak ujawniła, które to skurwysyny wzięły 15 milionów dolarów w gotówce z amerykańskiej ambasady, jak się nią podzieliły, gdzie schowały szmal, i niech z tego zapłacą to odszkodowanie. No, dlaczego polscy obywatele, którzy i tak zostali ośmieszeni przed całym światem, że mieszkają w Bantustanie, dlaczego jeszcze mieliby za to dopłacać? Niech generał Dukaczewski zezna, gdzie schował forsę, bo jestem przekonany, że musiał maczać w tym paluchy. No, a ponieważ no, syn na przykład jest pan Maciej Dukaczewski, 35-letni, jest prezesem Rady Nadzorczej spółki Silurian, przepraszam, Petrol Invest, no to przecież na biednego nie trafiło, bo tam te pieniądze chyba są ulokowane. To trzeba będzie jakoś tam zapuścić dren i trochę wyszlamować te ubeckie dynastie. Bo niedobrze by było, gdyby ubeckie dynastie również finansową odpowiedzialność przerzucały na podatników. No są jakieś granice przyzwoitości. Tym bardziej, że Amerykanie ujawnili, że te 15 milionów dolarów w sałacie zostało przekazanych i ktoś je musiał wziąć. Pytanie trzecie. Czy zapłacił podatek od tej kwoty? No bo przecież fiskus, który tak ściga madryckich aferałów i pana ministra Sikorskiego za kilometrówki, no to za 15 milionów dolarów to też powinien kogoś skubnąć i to głębokiego drena mu zapuścić do kieszeni. No nie może być tak, że wszyscy podatnicy będą płacili podatki, a tylko bezpieczniackie watachy będą z nich zwolnione. Proszę państwa, to jest jedna rzecz, która tutaj bulwersuje opinię publiczną, no poza kilometrówkami oczywiście widać, że spór już sięgnął bruku, bo się spierają nasi umiłowani przywódcy już nie o zasady, tylko o różnice łajdactwa. Pan marszałek Sikorski mówi, no tak, ja wziąłem, ale pan wicemarszałek Kuchciński w ciągu 2 lat tyle wyjeździł, co ja w ciągu 7. No widać, że różnica łajdactwa jest duża, ale rozumiem, że to ma na myśli pan prezes Jarosław Kaczyński, tę demokrację, której mamy 13 grudnia bronić na ulicach Warszawy. Ciekaw jestem przed kim, przed siepaczami ZOMO. No nie sądzę, żeby ZOMO ośmieliło się zaatakować pana prezesa razem z, że tak powiem, honorowym komitetem, w którym tyle wybitnych osobistości jest gotowych bronić demokracji własną piersią.